Hej, cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim, paznokciowym haulem, bo ostatnio, jak Wam mówiłam, miałam remont, trochę rzeczy powyrzucałam, bo już się nie nadawały do użytku i teraz porobiłam kilka zapasów. Także nie przedłużając, zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Zakupy robiłam stacjonarnie w sklepie Ale Beauty, na stronie Ale Paznokci oraz na stronie Namera z produktami Elysium. I tak jak Wam wspomniałam, zakupy robiłam stacjonarnie i online i stacjonarnie w sklepie Ale Beauty. Kupiłam pierwsza rzecz. Jest to lampa Alelux 5, 48 W. I ja głównie tutaj patrzyłam właśnie na to, żeby miała wyświetlać i kilka trybów pracy. Tak jak możecie zauważyć, mamy cztery tryby pracy, jest wyświetlacz, no i też bardzo ważne jest rozmieszczenie diod, żeby były na całym obwodzie lampy oraz to, że właśnie ta podkładka się ściąga, także super. Lampa nie była droga, kosztowała coś ponad 100 zł, także super. I ja głównie też patrzyłam na, już Wam mówię, na długość fal UV i ta ma 365-405 nanometrów. Także to jest właśnie taka podstawa lamp. Więc pierwsza rzecz to jest lampa. Druga rzecz, jaką sobie kupiłam stacjonarnie, to są pilniki, zestaw pilników. To tutaj akurat mam w filmie Sun. One, gradacja 180-240, takie standardowe, i to jest właśnie taki kształt, którym ja uwielbiam pracować. Dalej mamy dodatkowo do tego loczki polerskie z Abba Group i również to jest 180-240, także kilka sztuk, nie wyciągałam wszystkiego, żeby tutaj sobie nie zaśmiecać miejsca tym wszystkim. I ostatnia rzecz, są to wzorniki mleczne. Niestety były tylko dostępne słoneczka. Ja lubię pracować na pojedynczych tipsach, ale musiałam się zadowolić tym, co było. Teraz już przejdziemy sobie do zakupów online. I tutaj mam Wam do pokazania kilka rzeczy. Wszystkie są tutaj umieszczone w takim woreczku. I najpierw przejdziemy sobie do akcesorii i zaczniemy od sklepu Ale Paznokcie. Pierwsza rzecz jest to frez do ściągania masy. Tak on się prezentuje, on jest taki, nie wiem jak ten kształt nazwać, ale też ma takie fajne, kolorowe, nie wiem jak to nazwać, fakturę, bo ona akurat... Myślałam, że będzie pod wpływem ściągania właśnie się ścielac, ale nie. Także ok, a ten frez nie był drogi, a takie frezy do ściągania, z tego co widziałam na stronie, to są bardzo drogie, także byłam w szoku, a fajnie się nim ściąga, jak na pierwszy raz. Kolejna rzecz, jest to taka śmieszna pęseta do skórek, oni tak to piszą, i właśnie to są takie, dla mnie to są takie mini cążki po prostu do skórek, również takich, taki benzynowy, mają kolor po prostu. I ja już próbowałam nimi pracować także do takiego użytku domowego. Mogą być, nie są za bardzo wygodne, ale myślałam, że po prostu będą większe. No ale dla mnie jest ok, nie ma szału. Teraz przejdziemy sobie do pędzelków. Zamówiłam sobie trzy takie pędzelki z Morilac i tu mam coś, co bardzo chciałam mieć. To jest taki przyrząd do wszystkich tych pyłków i ja już sobie nakładałam nim właśnie produkty i bardzo fajnie się ściąga, jest wielokrotnego użytku, nie trzeba się bawić w te wszystkie pacynki do cieni. Przemywamy cleanerem, jest super, także polecam Wam. Oraz dwa pędzelki różnej długości włosy, 9 i 11 mm. Nie wiem, czy to zobaczycie. Te produkty nie są drogie, a naprawdę
widzę, że marka się bardzo poprawiła i są soli niewykonane, także po dłuższym stosowaniu myślę, że dam Wam znać w jakimś filmie, jak się sprawdzają, ale na razie używam je głównie do właśnie podsuwania lakieru pod skórki i fajnie mi się sprawdzają, są bardzo wygodne, a nie były drogie, tak jak już Wam wspomniałam. Jeszcze jedna rzecz, już taka bliżej tych ciekawszych, myślę, to jest miniaturka żelu do paznokci w odcieniu Clear, nie, Pink Shine, również z Ale Paznokcie. Bardzo się trzymają opakowania tych żeli. Ja wziąłam sobie takie małe, bo nie przedłużam tych teraz paznokci, bo wiadomo, dzidzia w domu, ale tak na spróbowanie, żeby troszeczkę chociaż sobie spróbować, zobaczyć jak ten żel się sprawdza na mojej płytce, także myślę, że będę go testować lada moment i myślę, że na Instagramie dam Wam znać, jak mi się sprawdza i jak to wygląda. Dalej mam tutaj gratisy, które dostałam. Są to dwa, no to nie są pyłki, ale tu mamy takie, nie wiem jak to nazwać, ale to są takie główki myszki Miki, które się mieniły na różne kolory. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś wziąć, żebyście wszystko widzieli ładnie. I drugi pyłek jest to z Sugar Effect, takim kolorowym wydaniu. I jest tu odcień zielony, pomarańczowy i biały. Nie używałam ich jeszcze na paznokcie. W poprzednim zamówieniu również dostałam w odcieniu bardziej takim różowym. Na wzorniku testowałam, ale jestem ciekawa, jak to będzie się nosić, czy bardzo się będzie ścierał. Także myślę, że kolejnym razem może go użyję i dam Wam znać, jak mi się sprawdza. Również zrobiłam sobie zapas topów. Te są akurat z firmy NTN. Pokazać. O tak, może będzie dobrze widać. I tutaj mam top z warstwą dyspersyjną oraz bez. Jeden właśnie chciałam mieć do pyłków, żeby go przeznaczyć, żeby po prostu nie mieszało mi się, żeby nie przenosić tych pyłków z jednych paznokci na drugie. Więc ten taki standardowy jest do pyłków. I ten top dry bardzo ładnie wygląda na paznokciach i bardzo fajnie się błyszczy, ale już Wam pokazuję, teraz właśnie testuję te dwie firmy na paznokcie, dlatego one się różnią, ponieważ tu mam firmę właśnie Ale Paznokcie, a tu mam firmę drugą od Elysium. Jest to taki system minicure, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, dlatego właśnie tak wyglądają moje ręce. I właśnie przechodząc już do tych ciekawszych rzeczy, hybrydy. Mam z Ale Paznokcie 3 serie i serię NTN, NTN LED Premium oraz Ale Paznokcie. Jeszcze dodam, że zamawiałam te hybrydy, ponieważ chciałam sprawdzić jakość, bo były to pierwsze hybrydy, jakie stosowałam, jak zaczynałam swoją przygodę z paznokciami. One kosztują w granicach 2-5 zł. I właśnie jestem ciekawa, jak to się sprawdzi na paznokcie, czy będą tak samo się sprawdzały dobrze jak te z wyższej półki, czy jednak będzie zauważalna różnica. Różnicą jest to, że po prostu to, co na razie zauważyłam, no to opakowanie jest tańsze, widać, że tak tandetnie wykonane, plastikowe, nieszklane, przez co musicie sobie pomagać, jak malujecie, żeby nie przewrócić tego opakowania. Ale jeśli chodzi o krycie, kryją po dwóch warstwach w 100%. Trzymają się paznokci, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mi się bardzo podoba. I był też mój problem, znaczy mój błąd, nie problem, z tym, że ja jak pierwszy raz nakładałam te kolory, zobaczycie to w innym filmie, miałam na tych dwóch paznokciach inny kolor. Ale to właśnie zobaczycie w kolejnym filmie. I po prostu ja dawno nie robiłam paznokci, także troszeczkę musiałam od nowa się nauczyć. Krok po kroku, co się robi, bo źle troszeczkę zmatowiłam i ten lakier odprysnął mi i musiałam poprawiać, ale już teraz, jak widać, jest ok. To są moje naturalne paznokcie, bardzo mi się podobają.
I już przechodzimy po takim dłuższym gadaniu do swatchy. I pierwszy odcień z firmy NTN. Jest to numer 18, taki brzoskwiniowy kolor. Mamy numerek 21 i jest to taki lilak, bardziej wróż padający. Numer 28, ciemny fiolet. Neonowa zieleń. Bardzo śliczny, taki biurowy, kremowy odcień. Numer 223 jest to niebieski z domieszką minimalną fioletu. Dalej mamy 264, brudny taki róż, jasny. S105.
żółty z delikatnymi drobinkami, czego niestety nie widać na kamerę, znaczy bardzo ubolewam. Jest to odcień takiego mocnego błękitu, taki baby blue, który mam na pazurkach u siebie. Jest to szaro, taki brązowy, perłowy odcień. Również jest to odcień, który mam na serdecznym i wskazującym pazurku. Odcień już jest z serii Ale Paznokcie. Jest to numerek 02 Iced Mojito. Jest to piękny, taki pastelowy, zielony odcień. Kolejny numerek jest to numer 17, taki delikatny brązik jasny. Ostatni kolor jest to ciemny, taki karmelowy brąz. Przejdziemy sobie do firmy Elysium i tutaj również kupiłam top glossy. Tak on wygląda. Na razie mam go tutaj właśnie na pazurkach, zobaczymy jak się sprawdzi, bo świeży jest to manicure, więc dam Wam znać pewnie na Instagramie, więc zapraszam tam do obserwowania mnie, do śledzenia, bycia na bieżąco, bo tam często daję Wam takie relacje, czego akurat używam na paznokciach, jak mi się to sprawdza. I teraz już przejdziemy do odcieni, bo jeszcze miałam zaciskarkę do paznokci, ale nie wiem, gdzie ją posiałam. Nie używałam jej, ale mój błąd. No, możecie po prostu sobie gdzieś tam na stronie Namera sprawdzić. Będziecie mieli link w opisie do jednego i do drugiego sklepu. Niestety na razie nie mogę jej pokazać. I teraz przejdziemy już do kolorów. Wszystkie kolory są z serii Minicure. Mam tutaj 11 odcieni i zaczniemy sobie od 10.
Jest to delikatny taki fiolet padający w róż. Ciemny fiolet. Trzy. Słoneczny żółty. Zero 24. Taki bananowy odcień. Zero 27 jest podobny do poprzedniego takiego kremowego koloru z firmy NTN. Cztery ciemne bordo. Zero 38 jest to malinowy, soczysty odcień. Zero 49. Fioletowy z nutą szarego. Zero 64. Jest to ciepły, szary odcień. Jeden brokatowy bordowy. Sto 18 cat eye. I powiem Wam, że jestem zawiedziona kryciem tych lakierów. Tak jak Wam wspomniałam, wcześniejsza marka, która jest tania, 2-5 zł za lakier, no to jest naprawdę bardzo tanio, kryje w dwóch warstwach, nie ma z nią problemu. Tutaj trzy dosłownie odcienie pokryły mi w dwóch warstwach, reszta to jest 3-4 warstwy. Odcień brokatowy jest słaby, zobaczcie jak to wygląda. Ten brokatowy odcień musiałam tutaj nałożyć parę ładnych warstw niestety, co jest męczące. Ten malinowy bardzo ładnie kryje, właśnie dwie warstwy cienkie wystarczyły, ale na przykład lakier 10, 11, 23, 24, 27 kryją po trzech warstwach oraz 101 i właśnie 118, natomiast tylko po dwóch warstwach kryje odcień 34, 38, 49 i 64.
Słabo, słabo. Zobaczę jeszcze, jak mi się sprawdzą na paznokciach, czy będą ładnie się trzymać. I wtedy właśnie dam Wam znać. A teraz na razie, no to troszeczkę jestem zawiedziona. Na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że taki szybki haul Wam się podobał. Dawno czegoś takiego nie było na kanale. A tu było same właśnie takie smaczki paznokciowe, które no musiałam. No nie musiałam lakierów tylu kupować, ale chciałam właśnie sprawdzić, jak to będzie się u mnie sprawdzało. Sprawie, sprawie. Ale trudno. I właśnie mam nadzieję, że coś takiego Wam się spodobało. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz po sobie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i odwiedzenia moich mediów społecznościowych, do których macie zawsze link w opisie. Również do sklepu Wam wrzucę. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Pa, pa!